our stones. Okay. Hi, Lisa. I want to show you this. My husband did my socks yesterday. See the difference on two? Show me my t-shirt. Let's go, Brent. Pięknie, no i dobrze. Trawka jest, zielono jest. 26 stopni Celsjusza. Jest fajnie. Dobra, kończymy i rozbijamy obóz. Namiot rozłożony. W środku się prezentuje. Tak. Cyk. Mamy tutaj pościel swoją, jak w domku. Okienko. O, mamy. Tak to wygląda z drugiej strony. Tak to wygląda. O. Nasz obóz, który się rozbija w 10 minut, łącznie z pościelą. Ruszt, kaczka w piwie. Kociołku będzie się robiło. Tu nas krowy odwiedziły. Proszę. Krowy. Pogoda jest piękna. Mamy herbatkę już zrobioną. Widzimy sobie. Onka tam się przyczaiła w jedno. No. Ściąłem drzewo, kurwa, dwa drzewa. No i obiad już jest. Dzisiaj robimy degustację. Steelbender Kolsch. Prezentuje się tak. Obiad podany. Kaczka w piwie. Grzybki. O, moja żonka tutaj oczywiście musi fotografować też. Rabbit hood. Plums. Ogóreczki od Zbyszka i Alisy z Red Rock Deli in Albuquerque. Za zimne, ale o, zajebiście, orzeźwiające. No, także piwko dobre. Dużo goryczki. To jest Kolsch, ale stylem bardzo przypomina pilsnerka. Procent alkoholu, 25 IBU. No to wasze zdrowie. A piszą tak. Hints of lemon. No ja tu kurwa nie czuję żadnej cytryny. Wytrawne jest. To tu dużo mówić. Dobre piwo. Herbatka zielona też dobra. Lisa zmywa tutaj naczynia w potoku. Otrzymamy sprawy. Lisa zmywa. Czyli zmuszam do mnie z tyłem. No i tak to wygląda, panie. Biwakowanie na dziku. Ameryka. Ameryka. Ognisko rozpalamy. 6:10.
byliśmy na spacerku. Czas na jakąś herbatę wieczorną. Za godzinę pewnie jakąś kolację od popiernicza, na razie. Nasinaliśmy drzew, 3 drzewa dzisiaj ściąłem, suche oczywiście. Próbujemy stałcika. Cream Stout, Second Street Brewery, Santa Fe. Kolor czarny. Piana brązowa. Pachnie dobrze. Czas na wieczorne cygarko. I figaczko. Jaki sik. Dobrze wchodzi. Everything good? Wieczorny evening stout. This beer very crispy. Gluten removed. Ok. 5,2 alkoholu. 23,5. Czarny jest jak smoła. Słońce już powoli zachodzi. Eating supper. Kolacja. Mięsiwo, chlebek, masełko. Cebulka, pomidorek się paszy, trochę dżem truskawkowy. Takie okoliczności mamy tutaj w sprawie. Jakoś 8:30 dokładnie. Pochłodziło się, jest jakieś więcej 20 stopni, 2 może max. Ciekawe. Cichutko, nie ma wiatru. Tylko las, potok i my. Fajesko.